Raduj się nauką. To motto 15. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, odbywającego się między innymi w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Uczestniczymy w Podlaskim Festiwalu Nauki, organizowanym, głównym organizatorem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. My po raz pierwszy uczestniczymy i tak naprawdę pokazujemy 50 różnych elementów, seminaria, zwiedzanie naszych obiektów, szczególnie technologii żywności, jakieś elementy kosmetyczne, elementy fizjoterapeutyczne, wszystkie kierunki, które mamy na uczelni, a jest ich już dużo, bo jest tak naprawdę 13 kierunków, a ruszą jeszcze dwa następne od przyszłego roku akademickiego, prawo i fizjoterapia pięcioletnia, bo mieliśmy do tej pory fizjoterapię trzyletnią. Wszystkie kierunki są zaangażowane w te dni nauki, ponieważ jesteśmy uczelnią, która bardzo duży nacisk kładzie na badania naukowe. Wychodzimy z takiego założenia, że nie ma dobrej dydaktyki bez nauki. Więc bardzo wspieram pracowników naszej uczelni, aby prowadzili badania naukowe, aby rozwijali się w sensie robienia doktoratów czy habilitacji. I udaje się, mamy wypromowanych doktorów, oczywiście my praw doktorskich nie mamy, ale na innych uczelniach nasi pracownicy robią doktoraty, habilitacje również robią, więc ta kadra się bardzo rozwija i mamy co pokazać w związku z tym, czyli nauka u nas jest silna. Poddaliśmy się parametryzacji dla uczelni naszego typu, Państwowej Wyższej Szkół Zawodowych nie jest obowiązkowe, bardzo niewiele się poddało, zdecydowało i dostaliśmy kategorię B z dużym dofinansowaniem do badań naukowych, więc nasi pracownicy mogą czerpać z tego profity i prowadzić badania statutowe i się rozwijać, publikować, bo wiemy doskonale, że w niektórych dziedzinach wiedzy badania są dość kosztowną rzeczą, szczególnie eksperymentatorskich, eksperymentalnych dziedzinach, więc tutaj taki zastrzyk finansowy, a to jest grubo ponad 500 000 zł rocznie, dzięki tej kategorii B uczelnia uzyskuje od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki temu nasi pracownicy mogą się pięknie rozwijać. Wracając jeszcze do tych dni nauki, no 50 eventów, 50 różnych do wyboru prezentacji, dużo grup młodych ludzi, czy to licealiści, czy gimnazjaliści, to też jest nasza promocja. Nawet nie spodziewaliśmy się, że to będzie taki odzew. I myślę, że w przyszłości zawsze będziemy czynnym uczestnikiem takich dni nauki właśnie w województwie podlaskim. Jest to inicjatywa, która gromadzi nie tylko entuzjastów nauki i sztuki, ale pozwala także poznawać praktyczną stronę uczelni. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki jest inicjatywą właściwie wszystkich uczelni z naszego województwa. W tym roku odbywa się już 15. edycja tego festiwalu, a nasza uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, bierze w tym wydarzeniu po raz pierwszy. Przygotowaliśmy dla wszystkich entuzjastów nauki, dla tych małych, tak jak właśnie to słychać, i dla osób starszych wiele atrakcji. Głównie to są warsztaty, pokazy, zwiedzanie naszych laboratoriów, wykłady również. Także każdy, kto, i tak jak powiedziałam wcześniej, jest entuzjastą nauki, na pewno w dniu dzisiejszym coś na naszej uczelni znajdzie ciekawego. Cieszymy się, że w taki właśnie sposób wśród kilkunastu uczelni województwa podlaskiego możemy w tym wydarzeniu uczestniczyć i propagować naukę na każdy możliwy sposób. Sądzę, że w przyszłości ta inicjatywa w naszym mieście i przy naszej uczelni rozwinie się jeszcze bardziej, będzie coraz bardziej zauważalna, widoczna i sądzę, że mieszkańcy Łomży będą po prostu na festiwal jak co roku oczekiwać. Mottem festiwalu jest stwierdzenie raduj się nauką. Czy nauka może być ciekawa? Czy można czymś zaskoczyć? Sądzę, że tak, że nauka zawsze była, jest i będzie ciekawa. Właśnie to w niej jest takiego interesującego, intrygującego, że
nigdy nie jesteśmy pewni tego, co jeszcze możemy odkryć. Także ciekawe są też bardzo doświadczenia, w których biorą udział dzieci, bo dzieci tak naprawdę bardzo w czysty sposób postrzegają naukę. Mają wiele pomysłów i są tak naprawdę takimi naturalnymi odkrywcami. Także nauka jest ciekawą dyscypliną i tutaj te drzwi na naszej uczelni, które otwieramy, jeżeli chodzi o podbój nauki, jak najbardziej w dniu dzisiejszym jest to właśnie taki dzień, Dzień Nauki. W ramach festiwalu w murach uczelni odbyło się ponad 50 imprez tematycznych, warsztatów, pokazów, wystaw i różnego rodzaju spotkań. W ramach festiwalu nauki studenci mogą w sposób praktyczny zapoznać się z pierwszym etapem produkcji piwa, czyli to jest produkcja brzeczki w skali oczywiście laboratoryjnej. Czyli przyszli studenci na początku przeprowadzili proces mielenia słodu, podgrzali wodę w kotle zacierno-ważelnym do temperatury początku procesu zacierania, dodali słód browarny i rozpoczęli proces. I harmonogram zacierania został wcześniej zaprogramowany w programatorze tego urządzenia, a chodzi na tym etapie, żeby przeprowadzić enzymatyczny proces rozkładu na początku białek, a potem skrobi do cukrów prostych i dekstryn. Drugim etapem, który będzie za około 2 godzin, to będzie proces filtracji brzeczki i po filtracji brzeczki panowie przeprowadzą proces gotowania brzeczki z chmielem. Wtedy uzyskamy brzeczkę chmieloną, następnie brzeczka zostanie schłodzona do temperatury nastawnej, zostaną dodane drożdże liofilizowane i rozpocznie się proces fermentacji, który trwa około 7-8 dni. I po procesie fermentacji kolejny etap to będzie rozlew piwa do butelek i refermentacja piwa w butelkach oraz dojrzewanie piwa w butelkach. A co dzięki takiemu festiwalowi mogą zyskać przyszli studenci? Przede wszystkim mogą zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną i z bogatym wyposażeniem, jaki posiadamy. Także. A czy chętnie uczestniczą w tego typu doświadczenia? Bardzo chętnie. Tutaj była grupa ograniczona do 5 osób i praktycznie po zamieszczeniu informacji następnego dnia już miałem zgłoszenie i komplet uczestników. Podczas wydarzenia można było także z bliska przyjrzeć się zabiegom i sprzętom na pielęgniarstwie czy kosmetologii. Co dokładnie robicie? Oczyszczamy twarz. I co ma na celu taki zabieg? Usunięcie wszystkich zaskórników, oczyszczenie tej twarzy, przygotowanie do dalszych zabiegów. A jak podoba się sam zabieg? Bardzo fajny, przyjemnie. Tylko trochę bolesny. Dlaczego? Wyciskanie jest bolesne. Ale ogólnie przyjemnie. Tak. Ogólnie tak. 15. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. PWSiP w swoich murach gościło odwiedzających zarówno z Łomży, jak i z regionu. Przyjechaliśmy na ten festiwal po raz pierwszy. Zaciekawiły nas zajęcia szczególnie dotyczące zdrowego żywienia i ogólnie kosmetologia, fizjoterapia, ewentualnie tutaj młodzież jest zainteresowana szczególnie zdrowym żywieniem, jest dietetyka. Ale byliśmy też na zajęciach językowych, to nam się bardzo podobało, chłopcy nasi ważą piwo w tej chwili, więc wydaje mi się, że naprawdę oferta była bardzo bogata. Byliśmy też na negocjacjach w biznesie, będziemy też próbować dostać się na zajęcia, jak osiągnąć sukces, więc myślę, że taka gama bardzo szeroka, można sobie coś wybrać i każdy przynajmniej 2 zajęcia dla siebie wybrał. No zobaczymy, jakie będą wrażenia, bo jesteśmy po raz pierwszy, więc myślę, że nie będzie to zmarnowany czas. A czy dzięki temu uważa Pani, że można zachęcić przyszłych studentów właśnie do korzystania z kierunków tego typu? No myślę, że tak, bo można poznać szkołę od podszewki, zanim się tu wybierze, a można w ogóle tej szkoły nie brać pod uwagę wcześniej. A jak się tutaj przyjedzie, zobaczy, a nuż, może akurat ta szkoła będzie dla mnie. Nie jest to daleka odległość od Ostrołęki, więc myślę, że dla osób, które nie planują gdzieś swojej kariery rozwijać w dużych miastach z różnych względów, to myślę, że tutaj ta szkoła, która jest bardzo blisko od Ostrołęki, jest dobrą alternatywą. Także
na pewno. Promocja nauki, innowacyjności i kreatywności to dobra okazja do zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń, a także nawiązywania kontaktów, podjęcia współpracy oraz wzbogacenia podstaw do dalszych decyzji.